W Grudziądzu rozpoczęły się protesty rolników. Pierwsze pojazdy dotarły do Grudziądza już dzisiaj. Odbyła się już blokada drogi. W kolejnych dniach organizatorzy zapowiadają kolejne. Protesty mają polegać na wręczeniu petycji staroście grudziąckiemu skierowanej do premiera oraz na wolnym poruszaniu się kolumn pojazdów. Nie zniechęciły rolników zeszłoroczne problemy z policją, spowodowane blokowaniem dróg na przejściach dla pieszych. Również w tym roku takie blokady mają miejsce. Rolnicy domagają się wyższych cen za skup żywca wieprzowego. Czego państwo się domagają albo co chcą zaakcentować? Proszę panie redaktorze, przede wszystkim jedno, że żądania są takie. Wiadomo, jaka sytuacja powstała z tym pomorem afrykańskich świń. I chodzi o to, że tutaj jako nasz kraj, jako Polska już jest od Podlasia, jest jako zapowietrzenie. I dzisiaj nie możemy pozwolić, że ktoś wykorzystuje nas, tutaj rolników już z Kujaw i z innych województw, zakładów, który płaci tak drastyczne, niskie ceny. I to w sklepach nie tanieje. Dlatego nas to boli, bo dlaczego miasto, dlaczego mają ci renciści, emeryci, którzy naprawdę mają sytuację ciężkie, jako chodzi o finanse i mają tak drogo płacić nawet za te pospolite, jak to się kaszankę czy ten salseson, jeżeli u nas tucznik kosztował do 6 zł, a teraz kosztuje 2,83 zł, więc pytam się, tak samo to powinno stanić, bo to już od tych... Jak państwo ma zareagować? Państwo powinno wreszcie zrobić to, żeby nie było, jeżeli ktoś podkupuje i taki kapitał robi na krzywdzie rolnika i konsumenta, powinni jednak kary płacić. Powinni kary płacić, by się skończyło to, że ja w ten dzień spada cena, czy skupuję, to po prostu na drugi dzień w sklepach tanieje. I następna sprawa, co jeszcze? Jako do rządu. Rząd musi wreszcie zrobić się, wziąć do roboty, nie zajmować się Ukrainą, zajmować się rolnictwem, bo rolnictwo jest najważniejsze, bo żywność raczej najważniejszym jest, bo jak się nie ma żywności, a Ukraina, jak pamiętacie, było też, że z głodu 16 milionów umarło. Dzisiaj niektórych, ja rozumiem, popieram tak samo tamte sytuacje, ale nie wtrącajmy się za dużo. Róbmy tu swoje, możemy im pomagać, możemy wspierać, ale zajmijmy się tutaj jako rząd i posłowie z rolnictwa. Czy państwa zdaniem rząd zajmuje się polityką zagraniczną zamiast tu krajową, podwórkiem własnym? Tak, bo... Panie redaktorze, jak można długo czekać, żeby po prostu było, że dzisiaj pomór, wiedzieliśmy, afrykański był już na Białorusi od zeszłego roku, od chyba lipca, a w Rosji już był półtora roku pomór jest. Także Rosja jest zarażona pomorem, tam nie mogą hodować świn, bo dlatego, że to jest tragedia. Tylko, że u nas, panie redaktorze, jest tylko zapowietrzenie. U nas pomoru nie było jeszcze, żeby w chlewniach. Także nasze mięso, nasze towary, ta wieprzowina, która idzie do sklepów, rolnie się nie boją konsumenci, jest zdrowa. Tylko dlaczego taka droga? Bo w tym momencie nie powinno być, jeżeli tanio kupuje, niech tanio konsument też ma. Czyli co, skup interwencyjny? Tak, a tutaj powinien jako rząd, to natychmiast, to żądamy właśnie od wicepremiera, żeby natychmiast skup interwencyjny na zasoby w ogóle tutaj państwa, czy ewentualnie na wykup od rolników, ale po cenach nie tak jak teraz, tylko po cenach realnych. Bo dzisiaj rolnicy pobrali kredyty, pobudowali chlewnie, jak to się rozbudowali, mają ciągniki, mają różne do spłaty. Dzisiaj się okazuje, że tucznik, jeżeli mu ODR wyliczył, jak brał kredyt, że dzisiaj tucznik ma kosztować 5,50, 5 zł, a kosztuje 2,80 czy 3,20, to gdzie on to spłaci? Ale chyba tutaj hodowla tuczników z roku na rok chyba coraz mniej opłacalna. Właśnie, dlatego panie redaktor jest prawdą, że coraz bardziej, jak pan redaktor to słusznie zauważył, jest taka sytuacja, że kiedyś produkowaliśmy 22 miliony tuczników, byliśmy eksporterem. Dzisiaj... Orientuje się pan, ile w kujawsko-pomorskim zakładu wpadło? Jeżeli było to w tych małych zakładów, to pan, no tu Grudziądz, widzi pan, to jest Grudziądz, duże zakłady mięsne, Brodnica raczej, jakie gdzieś koło 8. Zakładów produkcyjnych rolników. A zakładów produkcyjnych rolników, wie pan, no w naszych tutaj okolicach powiatu grudziąckiego, czy tutaj wąbrzeskiego, to po rolników, co przestało hodowlę w ogóle, to niektórzy padli, a niektórzy hodowlę, to jest w granicach gdzieś około 15%. 15-20%, którzy nie hodują ze względu, bo już tak się po prostu o mało co nie zbankrutowali, a niektórzy zbankrutowali, jest taka prawda. Jak teraz tutaj protest będzie się rozwijał? To dzisiejszy dzień, to jest taki ostrzegawczy, czy będzie... Panie redaktorze, dzisiaj jest ostrzegawczy, przyjechaliśmy tam 11 ciągnikami, po prostu przyjęliśmy te trumnę, jutro zaostrzamy, tak jak dzisiaj pokazaliśmy, weszliśmy na pół godziny na te rondo, od jutra rondo już będzie zablokowane na dłuższy, będzie po prostu utrudniane, nie powiem, będziemy puszczali, co pół godziny będziemy puszczali, bo to nie jest, żeby społeczeństwo tu miasta utrudniać, czy kierowcom, wiadomo, ludzie do pracy idą, ale innego formy nie widzę.
jeżeli ktoś by widział inne formy, my jako ulicy nie mamy innej formy. Nie pójdziemy na polu, nie będzie na polu stać, czy będzie na polu, jak to się mówi, syrenami wyjść, to kto to zrobi? Nikt nie zrozumie tego. To tylko ta sprawa tych tuczników, czy zapowiadają się tu protesty też, nie wiem, rzepak, inne jakieś? Panie redaktorze, tak, właśnie jak tutaj wyczytałem, nie wiem, czy pan słuchał w petycji, wyczytałem do premiera, napisaliśmy, rzepak dzisiaj, panie redaktorze, jest też skupowany, już dzisiaj jest trwane podmioty, wiedzą teraz, że rzepaku nie ma, bo go nie ma, po 1700 zł, a nam płacili po 900, po 800. Pytam się, jak może ktoś zarobić takie pieniądze? My nie chcieliśmy, a tu najważniejsze było, tutaj do ministra rolnictwa, pana Kalemby, gdzie jest Elewar? To jest, wiadomo, firma, która jest, jak to się mówi, państw, udziałem Skarbu Państwa. Dlaczego nie uruchomił? I dzisiaj pogrążył rolników w biedzie, dlatego że po prostu rolnicy stracili w ubiegłym roku na zbożu, na rzepaku, wie pan, w granicach, no różnie, ale mogę powiedzieć, od 1000 zł do 120 tysięcy przy różnych areałach rzepaku. I dlatego to jest tragedia już dla rolników, a teraz następna tragedia, ten pomór i te niskie ceny. Tak. A jak tutaj się zapowiada przy tej pogodzie plony? Właśnie, tu pan słusznie powiedział, plony zapowiada, w niektórych miejscach rzepaki nie powiem, bo są ładne, ale są rejony, w rejonie tutaj naszego Grudziądza, w rejonie... Bo w zeszłym roku była klęska. Nie urodzę. Tak, klęska. A dziś, w tym roku nie będzie takiej klęski, bo przyszły te wiosny, te zimowe przyrostki, nazwijmy, rzepaki dostały zboża i może dojść do tego, że naprawdę będzie mniejsza produkcja i w tym momencie, jeżeli by było jeszcze mniej, takie niskie ceny tuczników, to jest tragedia dla nas, bo wiadomo, nie będziemy w stanie egzystować jako rolnicy. Thank you.